szwedzkie klopsiki. Punczu nie ma. Dzień dobry, Tallinn. Jesteśmy na lądzie. Monik z podróży. Czwarty dzień. Estonia. Zapraszam. Tak szczerze wam powiem, że przez 4 dni miałam 4 pory roku. Dzisiaj jestem dzień przedostatni właściwie. Patrz, jaka piękna zima. Po nocy na tanecznym promie przyszedł czas na spacer. W śniegu. Kurczę, przecież dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny od 17. No Estonia taka jest wiosna właśnie, biała. Może się później przejaśni i wyjdzie słoneczko. Do zobaczenia. Przed nami cerkiew marynarzy, którzy tutaj ocalali na początku XVIII wieku. Całusy Stalina. Patrzcie, jaka tu jest zima. Jaka zima jest. Jestem na starówce. Pa! Żeby to zrobić. A że jestem w Tallinie, no to nie pierwszy, nie ostatni ci mój orzeł. Ta-da! Monik z śniegu, a w podróży. Świetnie. Monik z podróży na ratuszu jest w Tallinie, czyli w Estonii. Zaraz wam go pokażę i to chyba na dzisiaj będzie wszystko. Chyba, że się jeszcze czymś bardzo zafascynuje. Przyjeżdżajcie do Tallina, naprawdę jest urokliwy. W ogóle ten mój pobyt na tych promach z Rygi do Sztokholmu, ze Sztokholmu do Helsinek, a z Helsinek do Tallina, to było niezapomniane wrażenie. Śpicie na morzu, bawicie się na morzu, kosztujecie regionalnej, pysznej kuchni. Bardzo dużo pysznych jadłam ryb. Także serdecznie wam polecam, bo to inny sposób zwiedzania
aniżeli normalnie w stacjonarnych hotelach. No, dla mnie to były niezapomniane wrażenia. Poznałam bardzo dużo ciekawych osób. Także co? Do zobaczenia. Widzimy się... ciekawe w jakim kraju kolejnym. Pozdrawiam Was serdecznie, kochani. I całus wysyłam jeszcze raz z Talina. Pa, pa! Piękne, no.